Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o zamachu na Jarosława Kaczyńskiego. Zamachu, który jest przygotowywany w zasadzie w dwóch wariantach. To znaczy w wariancie, w którym obecnej władzy uda się zachować większość, bo na wygraną w wyborach nikt nie liczy. Poważnie myślący w PiS liczą na to, że uda im się stworzyć Sejm na przykład trzypartyjny. To jest taki Sejm ich wymarzony. Konfederacja, Koalicja Obywatelska i PiS i wówczas na ołtarzu, aby Konfederacja mogła z twarzą wejść do sojuszu, jest przeniesienie Jarosława Kaczyńskiego w stan honorowego prezesowania. Jest taki przykład, taki z Moskwy mauzoleum, ale sądzę, że takaż to nie da rady. No. Ja myślę, że kwestia pod hasłem, a czy prezes nie chciałby się spotkać z bratem, wiesz, mogłaby paść na pewno w żartach. Wiesz, no bo tylko w żartach. Natomiast na Wawelu oczywiście. W każdym razie, tutaj tak zupełnie serio, to jest ten myk Ziobry pod hasłem, że Konfederacja mówi, że tak, ale do rządu, w którym nie ma Kaczyńskiego, w którym Kaczyński nie odgrywa żadnej roli, w którym jest zupełnie nowe rozdanie. To miałby być rząd eurosceptyczny. Odsłuchy tej całej zabawy to było pojawienie się na okładce Polityki premiera Czarnka, który miał być takim magnesem, który miałby przyciągnąć swoim radykalizmem bardzo mocno stojących w Konfederacji na gruncie antypisizmu Grzegorza Brauna i jego zwolenników, bo to Braun ostatnio nawet pochwalił się publicznie, że jest politykiem w Sejmie, który ma najmniej wspólnych głosowań z PiS-em ze wszystkich konfederatów i pod tym względem jest po prostu pryncypialny. Mało osób zwraca uwagę, że Brown w swoich wypowiedziach jest naprawdę bardzo radykalnie antypisowski i on ma około 1/5 udziałów w Konfederacji. Nie wiadomo, jak ten Sejm ma wyglądać, to jest ta gra. I to jest ten wariant dla nich optymalny, w którym nagle się odnajduje w tym szerszym obozie, który ma spinać, uwaga, Andrzej Duda. Tutaj Państwa nie będę zanudzał, ale wykryliśmy, bo są pewne obszary zaplecza politycznego dawnego Przemysława Wiplera, które nagle zaczęły się łączyć pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Ta kombinacja operacyjna, jeszcze raz mówię, tak jak mówiliśmy w dzisiejszym porannym materiale, dokładki, którą jest dzisiaj Przemysław Wipler, trzeba położyć prezesa, jak się położy tej kładki łączącej Ziobrę z Konfederacją. Cała ta kombinacja operacyjna ma doprowadzić do powstania nowego układu, który ich zdaniem będzie na tyle odnowiony, że będzie w stanie wytrzymać. No to jest układ, w którym tym głównym spoiwem ma być antyeuropejskość, może bardziej inaczej, może źle to powiedziałem, jest to antyunijny. To ostrze, no to jest taka konstrukcja jest oczywiście z pełnym błogosławieństwem Kremla, gdyby powstała. Byłby to tak naprawdę rząd polski, który przygotowywałby polexit. No tak naprawdę do tego by się to sprowadzało. Ziobro przy władzy tego typu oznaczałby tak naprawdę no, gigantyczny konflikt. No, tutaj będzie im bardzo trudno to spiąć, przede wszystkim dlatego, że
Spora część konfederatów zdaje sobie sprawę z tego, że PiS chce kontrolować sądy, prokuratury już kontrolują, co tak naprawdę oznacza dowolność wsadzania ludzi do więzień, od tak. Skazywania z różnych paragrafów, rujnowania finansowo. Na tym polega cała rzecz, której sobie ludzie jeszcze nie zdają sprawy. Jarosław Kaczyński uważa, że moment, w którym dziś jest tak, że jest walka, po drugie, możemy wyświetlać te rzeczy. Jest sytuacja tego typu. Gmyz dostał w łeb, pomówił znanego propagandista Cezary Gmyz, pomówił znanego mecenasa Ryszarda Bedria, przegrał proces cywilny, został, nie tylko miał przeprosić, ale również wpłacić 30 tysięcy na cel na dzieci. No i oczywiście nie wykonał tego wyroku, przeprosiny zostały wykonane zastępczo na jego koszt. Natomiast poszedł tak zwaną kumple od Ziobry, zrobili mu skargę nadzwyczajną. No i ta skarga trafia do pani Elżbiety Karskiej, żony polityka Karola Karskiego. I tak ma właśnie wyglądać. No i teraz państwo zastanawiacie się, prawda, jaki że oczywiście cała sprawa jest skandaliczna. Będę do tego wracał. Zrobimy pewnie z Tomkiem osobny program, gdzie przeczytamy, co ci sędziowie napisali, bo to warto po prostu, żeby wiedzieć, z jakimi skargami po prostu nadzwyczajnymi sobie chodzi. Te skargi nadzwyczajne to jest taka instytucja pod hasłem, że PiS, jak się nie udało nam ustawić sprawy w dwóch instancjach, to robimy sobie dogrywkę trzeciej instancji. Taka jest definicja stawki nadzwyczajnej. No, czytaj tego, jak nie udało nam się zastraszyć sędziów, to jeszcze mamy możliwość dogrywki numer trzy. To naprawdę jest, to jest ten pomysł państwa, to jest ten pomysł PiSu na państwo. Stąd jest ci sędziowie, że po prostu zgnoimy każdego, kto ma tego, czyli po prostu skażemy go, zrujnujemy po prostu i w ten sposób będziemy rządzić, bo nikt nam nie będzie tego. To jest taka mięciutka demokracja. Nie wysyłamy ludzi do pałowania, tylko po prostu mamy swoje sądy, mamy swoją prokuraturę i po prostu ich kasujemy, prawda? I ta rzecz nie jest w stanie przejść przez dużą część Konfederacji, czego tam panowie nie wiedzą. Wiblerowi dzisiaj ta koncepcja kontroli nad prokuraturą się podoba, bo ma sprawę w sądzie, którą mu zresztą założyli prokuratorzy Ziobry. Sprawa jest, ktoś by powiedział, oczywista. No, Wibler traktował fundację prywatną, którą ma, w której był prezesem, jako po prostu prywatną skarbonkę, z której po prostu, jak widać tam, na samym końcu gdzieś tam porozliczał się niby z tą fundacją, co prawda prokuratura twierdzi, że nie do końca i stawia mu jakiś tam kolejny zarzut, że księgowo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest ta sprawa, która go, to jest ta smycz, którą trzyma Ziobro w ręku na wypadek, gdyby mu Wipler chciał się tam brykać, ruszać. To jest ten. No, Wipler współpracuje z panem Maciejem Zaborowskim. Oni współpracują w wielu projektach, to znaczy Zaborowski organizuje wsparcie prawne, Wipler organizuje wsparcie medialno-kontaktowe. To jest taki team. Do tego mamy Mariana Banasia i Jakuba Banasia. No zobaczcie Państwo, jak jest. No Marian Banaś nie ma zarzutów od Ziobry, tylko dlatego, że ma immunitet. Jakub Banaś i jego żona mają te zarzuty, jakby to powiedzieć, dostali te zarzuty, no bo nie można było postawić Marianowi. No. Już nie wnikam, wiecie Państwo, w zasadność tych wszystkich tych. To jest to, że Banaś, Jakub i Marian mówią, że to jest zemsta na rodzinie w 100%. Się zgadza. To, że to jest ten. Natomiast oni się tym zainteresowali, to jest w 100%. Na czym to bazuje, to już jest zupełnie inna sprawa, bo trzeba byłoby w tym siedzieć. Natomiast to jest ten ich bat. To znaczy, jak klikasz, to idziemy po ciebie i sprawdzamy wszystko, i jak znajdziemy coś albo nie znajdziemy, to i tak ci stawiamy zarzuty. To już jest po prostu, to jest ten mechanizm. Ja powiem szczerze, ja bym na miejscu Banasia, to jak się średnio, ja rozumiem, że on gra się tak, jak się przeciwnicy pozwalają, gra się tak, jak jest piłka w grze. No więc oni po prostu na razie doszli do wniosku, że wyeliminują z tej gry Jarosława Kaczyńskiego, który i tak się ich zdaniem jest na najlepszej drodze do wyeliminowania się samemu z wielu różnych względów. Przede wszystkim biologia jest nieuniknionym czynnikiem. Wiecie Państwo, no po prostu wszyscy jesteśmy martwi w dłuższej perspektywie, a Jarosław Kaczyński jest martwy w krótszej. No i to jest taka brutalna prawda. Tam zdrowie mu szwankuje. Zdolności intelektualne również, nerwy mu puszczają i to jest widoczne. Jest przede wszystkim też symbolem dla Konfederacji powiedzenie, że odesłaliśmy Kaczyńskiego do lamusa, jest wystarczającym tekstem, który pozwoliłby im klecić coś z PiS-em. Jako wielką
antyunioeuropejską. Tam problem ich cały czas polega, że nawet elektorat Konfederacji jest prounijny. No i w tej kombinacji operacyjnej. No i teraz właśnie, drodzy Państwo, zabawa na tę rzecz polega na tym, że Jarosław Kaczyński, widząc to zagrożenie, postanowił osłabić liderów. To jest ten słynny, czego ludzie teraz nie do końca rozumieją, my to przypominamy, to jest to słynne poszatkowanie tych wszystkich. Bardzo mało ludzi zostało w swoich rejonach. W rejonie został Błaszczak, który ma, że tak powiem, piętno Jarosława Kaczyńskiego wypalone praktycznie na każdej części ciała, które nie jest przykryta ubraniem. I po prostu tam nie ma żadnego ryzyka, że Błaszczak się zbuntuje. Po prostu w jego oprogramowaniu nie ma słowa bunt. Reszta wszystko, ci, którzy po prostu zostali na tych swoich, tego wszyscy ci, którzy zostali poprzetasowywani, to są ci, których Jarosław uważa za niepewnych. Co ciekawe, bardzo mnie rozbawiło to przetasowanie i wrzucanie Mariusza Kamińskiego, co oznacza, że Jarosław Kaczyński nie jest pewny lojalności Kamińskiego i zastanawia się nad prawdopodobnie w jakimś tym wariancie Jeżow, Jagoda, czyli drodzy Państwo, to jest taka analogia historyczna. Stalin miał dwóch szefów bezpieki swoich, którzy że tak powiem, w pewnym momencie. Wykonaniu czystek zostali usunięci. Tak. Tak, to znaczy. I spadła na nich jeszcze wina, że to oni właśnie tutaj dokonali czystek. Tak. Towarzysz Stalin nie wiedział o tym, że tak będzie, no ale ci Zaczynał ludzie byli w więzieniach, część była rozstrzelana. Jagoda. Jagodę po Jagodzie właśnie pojawił się. Jagoda trafił tak w takich etapach, bo to było takim punktem przejściowym, było Ministerstwo chyba Transportu i Komunikacji. To było tak, wiecie Państwo, to nie od razu, to jest taka była ścieżka zdrowia. Jak zostawałeś ministrem transportu i komunikacji, to się żegnałeś z rodziną, starałeś się, nie wiem, porządkować papiery, tym podobne rzeczy. Potem. Robił sobie samolociki codziennie i czekał, kiedy go aresztują. No, to są tego typu klimaty. Też określona konstrukcja psychiczna. Z ciekawostek to do tej pory procesuje się rodzina Jeżowa z państwem rosyjskim o konta w Szwajcarii. Kto te pieniądze ukradzione i tego powinien przejąć. W każdym razie to, że na przykład Kamiński poszedł do Chełma, oznacza, że Jarosław nie jest pewny jego lojalności i zastanawia się, albo też powiedzmy też przydatności, zastanawia się być może, czy go gdzieś nie poświęcić. No, problem Jarosława Kaczyńskiego z Kamińskim jest taki, że to jest taki człowiek, którego znaczy po prostu jemu trudno go będzie zastąpić, bo trudno jest znaleźć faceta, który by wykonywał takie rzeczy i miał taki stosunek do swojej własnej odpowiedzialności karnej, jaki ma Kamiński. Kamiński jest tutaj jakimś takim fatalistą, który dorabia do tego straszne teorie. On strasznie lubił się porównywać do Hoovera, że Hoover też robił nielegalne podsłuchy, nawet inspirował zabójstwa, więc my jesteśmy lepsi, tak? To są takie. To ja Państwu pokazuję, gdzie oni tam, jak oni sobie redukują dysonans poznawczy. Nie są kolesie, którzy przychodzą, jesteśmy skurwysynami, którzy po prostu prześladują opozycję. Nie, nie. My jesteśmy polskimi patriotami, którzy sięgają po ekstraordynaryjne środki, których wymaga ratowanie naszej ojczyzny. To jest taki, wiecie Państwo, to jest taki sposób zredukowania tego dysonansu. Jarosław Kaczyński mówi, że porządek można robić nawet brudną szmatą. No właśnie, Tomku. No i pytanie teraz jest takie. Co zrobi Jarosław, który ewidentnie widzi zagrożenie i w zasadzie niezależnie, to są dwie dziurki. Pójdzie w lewo, dostanie w łeb. Pójdzie w prawo, dostanie w łeb. I teraz pytanie, co zrobi Jarosław? Jarosław może coraz mniej zrobić, natomiast zrobiono mu jedno dobrze, bo te 9 zawiadomień, to już wie, którzy ludzie pójdą za nim. Tu jest zawiadomienie, powiedz. Tych 9 zawiadomień, które sformułowała Najwyższa Izba Kontroli, i tam jest określona grupa ludzi, którzy wiadomo, że będą poświęceni tutaj przez tą nową siłę polityczną, która ma powstać, no bo wiadomo, że ludzie potrzebują igrzysk, muszą być winni, będą to na pewno winni
po naszej stronie, ale będą też winni po stronie PiS-u, no, którzy doprowadzili do tej sytuacji, a oni będą tym lekarstwem na całe zło. Konfederacja, część Konfederacji, bo to jeszcze musicie Państwo wiedzieć, że Konfederacja to nie jest jednolita, Jarosław Kaczyński niestety już też sobie zdał z tego sprawę. I ta część Konfederacji niewątpliwie ta, która układa się właśnie z Ziobro, układa się z Dudą. Ta część Konfederacji wie, że potrzebne są igrzyska. Igrzyska, które no, muszą objąć Jarosława, muszą, na pewno obejmą Morawieckiego, Dworczyka, no, Sasina. W szczególności oprą się na tym, że Konfederacja prezentowała takie bardzo zdroworozsądkowe. Zdroworozsądkowe podejście dotyczące działania podczas epidemii COVID-19. Bo okazuje się, że Konfederacja miała rację. Trzeba było robić to w inny sposób. Konfederacja jako jedna partia nie zagłosowała za tymi wszystkimi środkami związanymi z pandemią. I no teraz no, trzeba przyznać rację. No, po prostu trzeba przyznać rację Konfederacji, że Konfederacja chciała dobrze. I gdyby tak jak Konfederacja, ta polityka covidowa, przeciwko covidowa się potoczyła, no to pewnie mielibyśmy mniej zgonów. No, czego by nie mówić? No, no tak jest. Tak, tak ale to wygląda. To jedna rzecz, tylko powiem, żeby nasi widzowie zrozumieli, żeby to nie wybrzmiało, bo to nie wszystko. Ta cała wystąpienie Banasia, przypomnijmy, Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli, człowiek mocno skonfliktowany z PiS-em, ale jednocześnie człowiek bardzo dobrze poukładany z prezydentem. Skąd ja to wiem, drodzy Państwo? No z osobistej rozmowy z Marianem Banasiem w grudniu 2014 roku, kiedy mnie pytał, czy jestem i mam ochotę pomóc zaangażować się w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy, ponieważ ja się no to powiedzmy jesteśmy znajomymi kolegami z Marianem Banasiem, niespecjalnie bliskimi, ale jak widać od czasu do czasu sobie rozmawialiśmy, więc ten kontakt pomiędzy prezydentem a Banasiem jest i był bardzo mocny. Jak Państwo zobaczycie, nie znajdziecie żadnego ataku Andrzeja Dudy na Mariana Banasia, niezależnie od tego całego konfliktu i prób glanowania go, która miała miejsce. Wręcz przeciwnie, tam była jakaś też taka, nazwijmy to, linia asekuracyjna z tamtej strony. I to jest, Duda ma być patronem tego środowiska. I co robi Marian Banaś? Marian Banaś stawia właśnie tego, kogo, czyje wagoniki odczepiamy. No, ja myślę, że to będzie, wiecie Państwo, no, Morawiecki będzie musiał położyć głowę na pieńku, no bo nie da rady, nie ma takiego możliwości poprowadzenia tych śledztw, żeby go wyreklamować, ale wiecie Państwo, no, to jest taki na przykład Marek H. Papet jest nagrany na tym, jako szef KN, Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ tak brzmi tajemniczo, to ja zawsze mówię, to jest taki komendant główny policji na rynkach finansowych. I taki komendant główny na rynkach policji finansowych przychodzi do miliarderem, no, spotyka się z miliarderem, bo to miliarder do niego przyszedł, spotyka się z miliarderem Leszkiem Czarneckim, właścicielem wtedy jeszcze dwóch banków, i mówi mu tak: słuchaj, tutaj u mnie są źli kumple, którzy chcą ci zabrać te banki, specjalnie pozmieniali prawo, aby ci po prostu uniemożliwić prowadzenie tych banków, bo nie będziesz miał gotówki, żeby je dokapitalizować, i słuchaj, ja ci pomogę, wyciągnę do ciebie rękę, wyimpasuję tych ludzi, a ty zatrudnisz mojego kumpla i dasz mu 1% wartości firmy, to jest jakieś 40 milionów. Super, zgoda? No więc on jeszcze narzeka przy tym, że wiesz, ja tu poszedłem tutaj do pracy, a rynek poszły, pensje poszły do góry, ja tu na państwowej posadzie, no po prostu jak można tak żyć? No i jeszcze 5 razy się upewnia, czy nikt tu nie nagrywa, jeszcze pokazuje, że ma szumidło. Włącza swoje szumidła, tak. Ale szumidła miały to do siebie, że nie blokowały analogu. Analog, czyli magnetofon taśmowy. Zawsze, drodzy Państwo, idzie się do tego spotkania z ilomaś urządzeniami. I zawsze musi być to jeszcze jedno stare analogowe. To zresztą ono bardzo łatwo pokazuje, potrafi potem być dowodem, że nic nie było montowane, że mamy, bo tam cyfra, drodzy Państwo, w tej chwili cyfrą to możemy, tak powiem, zrobić takie rzeczy. Drodzy Państwo, w zasadzie wszystko możemy zrobić cyfrą, cyfrowo. Nawet rzeczy, które nawet nigdy nie nagrywaliśmy. Po prostu w tej chwili sztuczna inteligencja jest w stanie, po prostu mając ileś tam naszych zdjęć, nagrań głosu, jest w stanie po prostu zrobić wszystko.
I mamy tą sytuację, w której Marek H. po prostu no, ma te zarzuty, ale nic mu się nie dzieje. I ta, być może to jest też taka będzie oferta do tych panów. Słuchajcie, towarzysze, no, no jest taka sytuacja, ktoś musi ponieść odpowiedzialność, no, kolektyw partyjny wytypował was, ale nic wam się nie będzie brało. Dostaniecie jakieś zarzuty, ale tam będziecie sobie jakoś tam normalnie funkcjonować, ale wiecie, to jesteśmy my, ale co innego, gdyby nie było nasze rozliczenie, no przecież opozycja was rozszarpałaby dzisiejsza. To jest ten wariant tego. No i po to są te, po to jest ta, te 9 doniesień. To jest wszystko ładnie poukładane. Pamiętajcie Państwo, Ziobro ma potencjalne zarzuty, ponieważ mamy Mariana Banasia, który jest, to jeszcze ma te kilka lat, to jest 6-letnia tam kadencja prezesa NIK-u, która się tam kończy koło 2025 na końcu, zdaje się. Mamy jego syna, który cały czas ma zarzuty, mamy Wiplera i mamy jeszcze brata Mencena, którego ma Ziobro. Jest zakładnikiem, został tak. Zakładnikiem. Wszyscy są zakładnikami, jest Jakub Bank. Tutaj nawet wiesz, jeszcze to jest szybciej do załatwienia, bo nie pozwolono mu kandydować do Sejmu i nie będzie potrzeba ewentualnego odwoływania immunitetu. To jest tak, to jest właśnie taki, my słyszeliśmy taką wersję, że Ziobro po prostu doszedł do wniosku, być może pod wpływem naszych programów, bo pytaliśmy się go, ale co on będzie miał na Mencenę, jak wszystkie Menceny będą z immunitetem i kto mu ten immunitet uchyli. I Ziobro się podrapał w główkę i doszedł do wniosku, że my to jednak łebskie chłopaki jesteśmy. Dobra, Mencen wypada, brat wypada z list. Więc sorry, panie Sławie. Może być żona Bosaka, mogą być inne rodziny, natomiast ta rodzina nie. Ta rodzina nie. To jest... To takie stare średniowieczne zwyczaje, jak tam się tego, to trzeba było syna na wychowanie wysłać, najlepiej pierworodnego, bo to się jeszcze go uczyło szacunku do suwerena i miłości, że tak powiem, do sojusznika, który niekoniecznie jest sojusznikiem wyboru. I języka, kultury, krótko mówiąc, rysowało się przed nim perspektywy, ale też pokazywało mu się na przykład wyroki śmierci, tortury na tych, którzy zdradzili gdzieś tam imperium, królestwo, cokolwiek. No, krótko mówiąc, zwykle się to kończyło dobrze. I to jest ta kombinacja operacyjna i to jest ten wariant, w którym oni wygrywają, bo jest wariant, w którym oni przegrywają i to chyba jest wariant brutalniejszy, to po prostu następuje ciach-ciach, następuje zregrupowanie się i strażnikiem tego obozu jest Andrzej Duda, na którego wecie trzyma się po prostu cała konstrukcja. Dokładnie. I on wtedy ma do czego wracać, z kolei Andrzej Duda, bo Andrzej Duda jest strasznie ambitnym człowiekiem. Te dwie kadencje prezydenta, z których, drodzy Państwo, nie ma niczego, z czego może być Andrzej Duda dumny. W jakiś sposób, może była to relacja z Zełenskim, to w jakiś sposób były polskie relacje z Ukrainą, natomiast ten cały dorobek jest obecnie palony na ołtarzyku kampanii wyborczej, bo Jarosław chce pokazać, jacy to oni są twardzi wobec Ukraińców. Tak, tak to wygląda. No i to jest pytanie... Jarosław Kaczyński się czai. Jarosław Kaczyński, Janku, teraz pokazuje perspektywę tym swoim wszystkim ludziom, którzy muszą być za nim, no bo oni wiedzą, że będą musieli w jakiś sposób być poświęceni na tym ołtarzu ewentualnie powstania nowego ugrupowania. Że im pokazuje, my ich teraz dopiero wyczyścimy, docierają do nas te głosy i między innymi co z nami zrobią, co zrobią z innymi, no na pewno słabo trafiliście. No. Jak widzicie, jesteśmy przerażeni. Naprawdę. Także... Przypomina mi się ten dowcip z lakonii, dowcip. Podobno autentyczne słowo lakoniczne pochodzi od słowa krainy lakonii, części Sparty, której tam generalnie wojownicy Sparty to woleli, żeby mówiło coś innego niż usta.
i w pewnym momencie gdzieś tam przybyli pod mury jakiegoś miasta i właśnie tam dali im ultimatum, że jeżeli nie poddadzą się, to po prostu jak się wbiją do miasta, to mężczyzn wyrżną, kobiety zgwałcą, wszystkie kobiety i tego sprzedadzą w niewolę. I przyszła tylko jedna odpowiedź: jeżeli. Więc Wąsik Kaczyński, odpowiedź brzmi: jeżeli. Także, szanowni państwo, Jarosław zdaje sobie sprawę z tego planu. On wie. Natomiast ja liczę na Jarosława, bo Jarosław jeszcze teraz przed wyborami z pewnością dokona różnych posunięć i będzie dalej utrwalał swoją władzę, jakby to nie brzmiało. Także szanowni państwo, świadkami tych takich różnych kolejnych osłabiań i Konfederacji, osłabiań Zbigniewa Ziobro, ale Zbigniew Ziobro rewelacyjnie musi odpłacać, widzicie państwo, tymi wszystkimi śledztwami. Dziękuję Wąsikowi i Kamińskiemu. Jak widzicie, tak jak mówiliśmy, śledztwo w sprawie Black Hawka już nabiera rumieńców. Wąsik nie bardzo może tutaj coś przy tym wszystkim zrobić, no i inne śledztwa. Prokuratura śledztwa prowadzi. Uważam, że niezwykle ciekawym będzie to, co zobaczycie państwo, zrobi mecenas Roman Giertych. Jarosław Kaczyński tego się bardzo obawia, bo dla Jarosława jest to bardzo poważny kłopot. Mecenas Giertych ma naprawdę bardzo dużą wiedzę o tym, jak Jarosław funkcjonował, funkcjonuje. Nie tylko więc. I nie tylko wiedzy. No i niektóre rzeczy już nie będzie mógł zwalić, że to jest sztuczna inteligencja, tylko to po prostu są konkrety. To nie, bo to, co teraz mówisz, że Jarosław Kaczyński jest trochę, drodzy Państwo, w takiej sytuacji, w której on ma fronty wewnętrzne i zewnętrzne. Dzisiaj Jarosław Kaczyński, tak jak mówimy, więc Tomku, ja nie wiem, zabawmy się, żeby nie było, że my tylko skaczemy po panu Jarosławie. No to sytuacja numer jeden. PiS z Konfederacją, rzeczywiście PiS co prawda przegrywa wybory, ale są tylko trzy partie w Sejmie. To jest to marzenie. Pamiętajcie Państwo, że to jest to, na co oni liczą. Stąd są te. Że to się uda, że uda się jakoś, jak to mówi zawsze Jarosław Kaczyński, dociągnąć i że w tym trójkącie nawet nie będą oddawali władzy, no bo przecież po co dawać premierostwo, nie wiem, Tuskowi, tak, skoro Konfederacja nie da rady zgodzić się. Podkreślimy jeszcze jedną rzecz. Jarosław Kaczyński jeszcze jednej rzeczy nie wie. Zdrajcy są w PiSie też. I oni zawsze opowiadali o takim scenariuszu, że my sobie weźmiemy część Koalicji Obywatelskiej i jakoś tam zbierzemy, bo tam kupimy kogoś, dokoptujemy. A, panie Jarosławie, a co jest, jak część PiSu przejdzie i zacznie głosować za odnową i za rozliczeniem? Ale to taka wrzutka, żebyście sobie tam polatali po tych taczkach i po bilingach i potypowali, który to. Natomiast jeden z takich bardzo wysokich rangów, to było wczoraj, powiedział, że oj, strasznie, strasznie bruźnił na pana. Ojej, ojej, ojej. Po prostu wie pan, trochę byłem tym szefem, no nie tyle lat co pan, ale nie słyszałem żadnego mojego podwładnego nawet w obcych ustach, żeby mówił to, co on mówił o panu. Więc coś tam, jakieś szkolenia z BHP musi pan przejść, bo coś się nie udaje. No więc W mamy. każdym wariancie, panie Jarosławie, pan ma bardzo małe szanse. I No to bo to jest. nie jest kwestia naszej pracy nad panem, żeby pana przestraszyć. Taka jest rzeczywistość. Pan sobie już chyba z tego zdaje sprawę. Znaczy, Także. w wariancie zwycięskim, czyli w wariancie, w którym chcecie tworzyć rząd z Konfederacją, ten rząd może powstać tylko na. Jarosław też przeszkadza. Też przeszkadza. Tak, tylko na pańskim trupie. Pan jest ofiarą, pan musi być ofiarą. Nie wiem, to w tym wariancie Morawiecki pracuje z Tyszką, żeby to był wariant jakiś taki, tylko panie Morawiecki, to też jest do pana. No, nie ma jak, że no, ktoś musi ponieść odpowiedzialność za COVID.
No i powiedzmy, Wypadło na pana, no wypadło na pana, no ja pan był będzie, premierem, mogę pan panu. Dworczyk, reszta. Tak. Tak, zresztą Jarosław gratulował świetnego poradzenia sobie z COVID-em Dworczykowi, więc... No postawił koło siebie pana Cieszyńskiego teraz razem i tutaj właśnie legitymizował go, że jest okej. Okay. No i mówi się, że no jednak to jest tylko tymczasowy Obajtek, także, Nie, bo wszyscy tam mają chrapkę. Obajtek to ma ten sam problem co Kaczyński, to znaczy czy PiS utrzymuje władzę, czy PiS nie utrzymuje władzy, Obajtek odchodzi. To usłyszałem też z dosyć wpływowych ust, że to on też nie ma przyszłości. W zasadzie to będziecie mogli razem sobie jakoś zorganizować czat z panem Danielem, no bo pan jako honorowy prezes, on po prostu jako, o ile nie dojdzie ktoś do wniosku, że jeszcze by się przydała afera, no bo na przykład za czasów stalinowskich to dobrze było znaleźć jakiegoś szpiega u siebie, który tam za jakieś krocie po prostu, no bo najpierw Jagoda, potem Jeżow, no to po prostu zostali uznani winnym zdrady. Co ciekawe, jeden i drugi szli po prostu na to, że jak będą do końca mówić, że zdają się na mądrość i łaskę Stalina, to jest szansa, że wódz jednak się oszczędzi, na przykład tylko da, nie wiem, 15-20 lat tego, jakiejś katorgi, a z katorgi zawsze można wrócić. No. Jeżow mówił od razu, Wąsik też, naprawdę, Jeżow jeszcze był... Cię to mam podpisać i podpiszę. Tak, nie ma problemu, też nie torturujcie się, ja wszystko powiem. Tak. Wszystko powiem. No, napiszcie, co mam powiedzieć i wszystko tu powiem. Tu nie wchodzą w rachubę żadne tortury. Ty masz fajnie, ty to masz dopiero dobrze. Także nie ma problemu żadnego. Więc Jarosław Kaczyński, to będzie naprawdę ciekawa historia. No, wykonał ruch wyprzedzający, potasował ich. No i teraz pytanie, co Jarosław może zrobić w sytuacji, w której tak naprawdę może grać tylko Wąsikiem i Kamińskim w sposób ograniczony. No ma jeszcze jakieś tam uprawnienia premiera. Zbigniew Ziobro ma powiem tak, z prezydentem, bo tu jest klucz. Zobaczcie państwo, w jaką pułapkę wpadł Jarosław. Jak puknął Zbyszka i wejdzie nowy minister, to nie mogą odwołać jego ludzi z prokuratury krajowej. Bo nad wszystkim czuwa gospodarz w domu. Nie da on zrobić nic. Nie zrobić nikomu. I przygotowali się na porażkę. Napakowali Andrzeja Dudę po prostu kompetencjami. Zrobili z niego jakiegoś tam, używając tam tych... Genialne porównanie do anioła Janek Dudy. Gratuluję ci. Tak pasuje mi, wiesz. Mieczka co prawda trochę mniej rozmowna jego, ale jakoś tak powiem szczerze, modus operandi robienie kariery bardzo zbliżony. W każdym razie Duda w tej chwili, powiemy szczerze panie Jarosławie, no jest kiepsko, bo pytanie jest takie, jak bardzo to środowisko będzie chciało być brutalne. Natomiast ja myślę, że to będzie taki komunikat, że prezes Kaczyński z powodu złego stanu zdrowia postanawia się po prostu zminimalizować swoją aktywność. No pytanie, jak mocne też warunki postawiłaby wtedy Konfederację. No możemy się po prostu pobawić, bo nic takiego nie będzie miało miejsca, będzie wariant drugi. Będzie wariant, w którym PiS wspólnie, czyli to, co zostanie z PiS-u, będzie starało się stworzyć taki przyczółek w oparciu o Andrzeja Dudę. Przyczółek, na którym nie będzie miejsca dla Morawieckiego, nie będzie miejsca dla Jarosława Kaczyńskiego, który wytrzyma 2,5 roku. Oni będą uważali, że te rządy będą bardzo trudne. Więc państwo, bardzo poważny analityk napisał mi, że nikt nie chce brać teraz władzy na poważnie w Polsce, ponieważ to będą bardzo trudne 4 lata. Tylko jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego. Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu ta awantura z Ukraińcami, którą tutaj doszli do wniosku jego doradcy, żeby to wykreować, była potrzebna jak pani lekkich obyczajów dziecko, bo to wzmacnia
prezydenta Dudę. Prezydent Duda już teraz będzie mężem opatrznościowym, który pojedzie i będzie rozmawiał z prezydentem Zełenskim, ale powie, że ma związane ręce. On chce. On nie chce tych awantur. I prezydent Zełenski, Ukraińcy podziękują niewątpliwie Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego ekipie za to, że w sytuacji, kiedy oni krwawią, no w jakimś sensie biją się i też za nas, wychodzi niezwykle tu z inteligencji pan Telus i mówi, że będzie w sytuacji, kiedy szefowa Rady Europejskiej mówiła o tym, że Ukraina będzie pretendować do Unii Europejskiej. Telus mówi, że Polska będzie w takiej sytuacji przeszkadzać. Może przeszkadzać. No, panie Jarosławie, to nie jest ten czas i to nie jest ten pomysł. Prezydent Duda zatarł ręce. Pojedzie na pewno jako mąż opatrznościowy, żeby nasze osiągnięcia w przyjaźni polsko-ukraińskiej nie zostały zaprzepaszczone. A kto jest tym, kto zaprzepaszcza? Już nawet nie trzeba wskazywać. Także robi pan źle, bo zostało panu 30 dni. Ukraińcy mają naprawdę dużą wiedzę. To już chodzi o wiedzę. A pan już sobie u nich, mówiąc brzydko, nagrabił, jak pan pojechał z tą cudowną propozycją do Kijowa. To już wtedy, kiedy pan mówił, że te pokojowe wojska NATO pan zainstaluje. To już wtedy było dobrze. A teraz już jest wybitnie dobrze, że już wiedzą, w czyjej ekipie pan gra. No bo pan gra w ekipie Putina, to widać. No teraz oczywiście ta komisja jest niezwykle potrzebna. Niech ona zostanie, bo można zmienić, panie Jarosławie, pan wie, ludzi można wymienić, ale komisja jest potrzebna. Także nie, to jest niezwykle ważne. Zdecydowanie jest potrzebna. Bardzo, bardzo chętnie pomożemy z Jankiem nowo powstałej komisji z innymi ludźmi, oczywiście. Ale to jest, bardzo chętnie. Tam są następujące rzeczy. Człowiekiem, który wprowadzał, to jest clue wpływów rosyjskich w Polsce, to jest Adam Glapiński. Przypomnijmy, to jest facet, który się teraz znęca nad dziennikarzem Lewkiem Kraskowskim. To znaczy tak, najpierw jest akt oskarżenia, bo ujawnił jego nieaktualny adres. To jest jedna wielka kompromitacja prokuratury, będzie w niezależnym sądzie. Mieszka w domu z zamianą Sołoncewa, a biedny Kraskowski mu zagraża, że pokazał adres. Naprawdę. Więc to jest tak. To jest drugi zarzut, czy ten zarzut jest do tego. I uwaga, drugi to jest ujawnienie PESEL-u faceta, który jest członkiem zarządu, był wielu spółek, łącznie gdzie jego PESEL widnieje w internecie. Więc pytanie jest takie, że jeżeli on uważa, że to jest przestępstwo ujawnienie jego PESEL-u, no to powinien Ministerstwo Sprawiedliwości ścigać. Nie? To jest w ogóle sposób, przepraszam za określenie, kurwiozum, bo to jest taki mój... Ja nie wiem, Janek, czy ty możesz mój wizerunek w ogóle ujawnić. Ja nie wiem w ogóle, czy to w takim wypadku. To jest chore. Teraz chłop jedzie dalej, że Leszek Kraskowski ujawnił jego konto w banku. Facet nawet nie używa Google, bo gdyby wpisał w Google, to by zobaczył ileś tam opinii, że to nie jest nawet dana, to nie jest dana wrażliwa, w ogóle nic nie. Może się w nos tym po prostu podetrzeć, no ale pewnie pani prokuratoru jakaś usłużna postawi zarzut i pewnie doklei kolejny akt oskarżenia, żeby już skazywać w granicach, w ramach recydywa. Panie Glapiński, mamy dla pana propozycję. Pan pogania nas, nam jest z Jankiem wszystko jedno, pan zostawi już tego biednego Leszka Kraskowskiego, nam mamy jeden, więc jeden, i na nas pan też jest wściekły. Dla nas, my kolekcjonujemy tych wrogów po stronie PiSu. Śmiało do nas, panie Glapiński. Tym bardziej, że się trochę materiałów marnuje. Tak, nowe ekipy, nowe rzeczy. No. A i z Sołoncewym jakoś, jak będzie trzeba, to my się zapytamy, jak to wszystko wygląda. Jak to było naprawdę. Tak. Natomiast Sołoncewo to jest mafia, która ma bardzo dużo do wspólnego z działalnością niestety polskich polityków. Kolejny wydział służb specjalnych rosyjskich, po prostu tak trzeba powiedzieć. Wydział mafia.
Tak. O, to jest bardzo ładne określenie. To muszę stwierdzić, że będę popularyzował, bo wszyscy, właśnie z tym Sądzewem to jest tak, że tam są na przykład, tam w Sądzewie robiono ludzi, tam zsyłano ludzi, którzy gdzieś tam się im noga powinęła i ukradli coś, czego nie powinni byli ukraść, albo na przykład odprowadzili działkę nie z tej kwoty, którą ukradli, bo to, szanowni państwo, to prędzej można w rosyjskich służbach specjalnych być ukaranym za to, że się nie ukradło, niż że się ukradło. To jest, jak wiecie państwo, po czym poznać proces polityczny, to właśnie ostatnio major Heda mówił w tym, że ten został oskarżony, lekarz Putina, o przyjęcie łapówki na poziomie tam 10 tysięcy dolarów. Nie, no nie, no nim zepsuły, psuje rynek, no Ale to psuje nie, rynek. szanowni państwo, nie, to nie, to w ogóle, to w ogóle nie podpada pod tę kategorię. Wiecie państwo, był kiedyś nieżyjący generał. Pewnie jak podam szczegóły, no to by dowiedzieli którzy. A to w sumie to nawet powiem, o którego chodzi. To był rok 2004, który ja tam się spotkałem wtedy z prezesem, z pełniącym obowiązki prezesa Orlenu, z kandydatem na przyszłego prezesa Orlenu i jeszcze tam ktoś było. No i poszły z tego tytułu teksty, że ja wziąłem łapówkę. No i te kolpę tam w postaci tam 20 kilku tysięcy złotych. No więc to było kolportowane bardzo szeroko po mieście wtedy tak zwanym, ponieważ Warszawa to była mała wieś, to ja szybko to dostałem. Więc poprosiłem takiego jednego pracownika Ernst Younga, który wtedy był moim kolegą. Dałem taką karteczkę papieru, żeby to przekazał panu generałowi Petelickiemu z prośbą ode mnie. Mniejsza z tym, co było w karteczce, ale pan generał do mnie zadzwonił i powiedział, przedstawił się i powiedział, że jest mu strasznie przykro. Ale on musi się przyznać do tego i przeprosić, bo on jest oficerem Wojska Polskiego. I jak on się potrafi przyznać do błędu, więc on się przyznaje, że mnie pomówił o to i po prostu, czy ja przyjmuję przeprosiny. No ja mówię, tak, przyjmuję te przeprosiny. No to dobrze. I potem poszliśmy, wypiliśmy sobie na 41. piętrze Interkontynentalu. Obserwacja, która była na dole i zrobiła z tego pełną dokumentację, może na świat. Janek, ochraniałem ten hotel, moja firma ochraniała ten hotel, także pamiętam. Na przypadek. Natomiast, drodzy państwo, właśnie to jest właśnie tego. No więc potem pytało, ale o co chodziło? Więc ja mówiłem, że to już nie chodzi. Wtedy powiedziałem temu człowiekowi z Refendiaga, nie chodzi o to, że chodzi, opowiada, że wziąłem łapówkę, ale że 20 tysięcy złotych. No, przecież to jest po prostu. I to od prezesów Orlenu. To nawet w 2004 roku. No jak tak można człowieka po prostu deprecjonować na rynku? No, natomiast o tym, co napisałem w kartce do pana generała, to innym razem. Co Nie, no jeszcze nie, no jeszcze nie. go skłoniło do tak szybkiego zdania? Powiem państwu tyle, że to były trzy nazwiska. Natomiast i tyle. Natomiast w każdym razie to są te właśnie opowieści o łapówkach drobnych. Więc jak widzimy, że gdzieś jest ktoś oskarżony w Rosji o kradzież, o wzięcie łapówki typu 10 tysięcy dolarów, albo mniejszej, albo większej, tak w zasadzie to nawet do 100 tysięcy, to już możemy od razu wiedzieć, że to proces polityczny. Infamia towarzyska, on już wypada naprawdę, on już nie jest w tej elicie. To jest, drodzy państwo, to po prostu to nie są te rejony po prostu. Natomiast u Jarosława Kaczyńskiego w każdym, znaczy naszym celem było, bo oczywiście Jarosław Jarosława jest wszystko, można brać rzeczy z kontenerów, można brać plecaki. Jarosława, tak, oni się uczą, oni się tak już prawda. się nauczyli. Drodzy państwo, my kiedyś zrobimy taki pokaz o tym, że zaczynali, jak zdobyli władzę w 2015 roku, to zaczynali prosto. Od tego, i to nie jest żart, drodzy państwo, oni tam nawet są skazani, w tym jeden z były poseł PiS-u, w którym brali rzeczy, które ludzie przekazywali dla biednych i bezdomnych do kontenerów PCK, sprzedawali je prywatnie po lumpeksach. Niektóre z tych rzeczy są całkiem nowe, ładne. I ten, ewentualnie ktoś, powiedzmy, coś kupił, nie ten rozmiar i tak dalej, a niektórzy to po prostu nawet kupują coś i po prostu wrzucają tak, żeby podzielić się dobrobytem. Oni to po prostu brali, sprzedawali i pieniądze, uwaga, wpłacali na kampanie wyborcze co przeróżnych polityków. I to jest, szanowni państwo, to jest moment, w którym
jesteś właścicielem takiego czegoś i kradniesz w ten sposób, to świadczy o tym, znaczy oni teraz już oczywiście, to jest taki wstydliwy tego, ale to jest moment, który jest piękny, bo to jest moment, w którym mój znajomy porównał to do tego, że oni po prostu napadają na tiry z papierem toaletowym. I że to jest po prostu tego, że i nie dość, że to robią, to jeszcze robią to w taki sposób, że wszyscy widzą, że to robią. Więc to jest po prostu, to jest strasznie demoralizujące. Oni się po prostu musieli nauczyć. To jest, z kolei tutaj wpada prawo Tomka Zomera, redaktora naczelnego Najwyższego Czasu, nczas.com. Nadal jest to, pozostaje to strona, która została w stylu rosyjskim, białoruskim zablokowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Tomasz Zomer odnalazł się w kategorii słynnego Franca K z procesu, to znaczy po prostu portal przestał mu działać, spadł mu ruch o 40%, bo można to bardzo prosto ominąć, tylko ktoś musi wiedzieć. To znaczy ktoś musi wiedzieć, że jest, no, że jest ta blokada, to wtedy wystarczy zmienić tak zwane DNS-y w Google'ach. To ustawienie tego normalnemu człowiekowi zajmuje 5 minut, a człowiekowi, który wie, co ma zrobić, zajmuje 30 sekund, bo to po prostu, jak wpiszesz po prostu, jak zmienić DNS-y w tego, wystarczy po prostu ustawić DNS-y Google'a zamiast automatycznie przypisane i cała blokada znika, albo korzystać z VPN-u. I Zomer wtedy skonstruował słynne prawo Zomera, że jak oni się nauczyli kraść ludzie z PiS-u, to nie będzie żadnych wcześniejszych wyborów. I muszę powiedzieć, że on to naprawdę konsekwentnie powtarzał od 2021-2022 roku. Puszczał mi teksty o tym, że on, Jarosław, szantażuje wcześniejszych, bo mówił, nie będzie. Każdy miesiąc z tych rządów to jest kilkaset milionów, może nawet miliarda różnych umów o dzieło, o pracę, umów dla firm i to jest po prostu strumień dotacji, subwencji, to jest reklam spółek Skarbu Państwa, sponsoringu, to jest strumień pieniądza, którego po prostu nikt nie zaryzykuje przerwania i skrócenia o kilka miesięcy, ponieważ każdy miesiąc to jest fortuna. Dlaczego powiedziałem o tej blokadzie? Dlatego, że cały czas ubolewam, że opozycja nie podnosi faktu, bo im się podoba, bo Zomer jest radykałem, jest przeciwny Unii Europejskiej, nie dostrzega zagrożenia klimatu. Natomiast nie rozumieją tego, że w państwie demokratycznym poglądy niemądre, mądre, to zależy kto jak sobie definiuje, to jest kwestia ocenna. Każdy ma prawo legalne poglądy głosić i nie wolno mu po prostu wyłączać tego. Wiecie państwo, oni mu nawet procesu nie zrobili, nie wiem, jesteś rosyjskim agentem, ten. Prawda jest taka, że oni wyłączyli to po to, żeby osłabić działanie Konfederacji, ponieważ Zomer jest oczywiście wspierającym Konfederatów, zrobili to po to, żeby osłabić działanie Konfederacji w elektoracie PiS-u, żeby ta akcja, żeby to uderzenie, żeby jak oni tam szukają alternatywnego źródła informacji, żeby te ludzie, którzy już nawet docierają do internetu, żeby im było trudniej dotrzeć. To jest ta kwestia, która niestety nie jest wystarczająco podnoszona, bo wiecie państwo, jeżeli można robić takie rzeczy panu Zomerowi, to nie ma żadnego powodu, żeby nie zrobić tego Gazecie Wyborczej. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego oddźwięku medialnego. To jest takie... Wyćwiczyć skalę, wyłączyć wszystko. Tak? Wiecie państwo, to jest... Co nie pasuje. To jest bardzo niedobra rzecz, że podchodzi się wybiórczo. To jest tak, powiem szczerze, tylko Roman Giertych napisał, mówiąc, że mu kompletnie nie po drodze z poglądami pana Zomera, ale to, co mu zrobiono, to jest po prostu skandaliczne, bo tak się robi w państwie demokratycznym. To jest, przypisuje się te słowa Wolterowi, to jest nieprawda, to jedna z biografek Woltera. Wolter, strasznie przekupna świnia w XVIII wieku, która służy jako taki ideał głoszenia poglądów wolnościowych, oświeceniowych, a który był na pensyjce u dyktatorki Katarzyny II. To jak ona tam, to się tak przypominał naszych symetrystów, drodzy państwo. Polecam moją rozmowę o 10.15, była z Rafałem Kubiakiem, Mandarkiem, ostateczna kompromitacja symetrystów, którzy dzisiaj po prostu kompletnie, ludzie, którzy po prostu byli gotowi dokonać samospalenia na placu tych zamkowym, albo tu nie wiem, czy tam siedziby Platforma Obywatelska na znak protestu z powodu startu Romana Giertycha z list Koalicji Obywatelskiej, to ci sami ludzie nie dostrzegali tego, że
dochodziło w Polsce do rzeczy haniebnych, to znaczy do de facto skazywania na śmierć dzieci, kobiet, już tam o mężczyzn, jak nie wspomnę, wypychania ich do granicy, do lasu. Giertycha chcieli zamykać, to wy mówiliście, nie straszcie PiS-a. To taka różnica. Kończę myśl, że tylko wypychali te dzieci i te kobiety, bo ich jedyną winą było to, że nie stać ich było na mapówkę 5000 dolarów, żeby sobie kupić wizy. To był po prostu, to byli ludzie, którzy byli gorszego, ponieważ nie mieli 5000 dolarów na tym. Wiecie Państwo, od wczoraj latają w internecie, ktoś w Polsce wpadł na TikTok, wpisał polska wiza i się okazuje, że tam są kolesie, którzy mają kilka tysięcy ostemplowanych polskich dokumentów. Po prostu trzeba tylko nazwisko wpisać. Wizy do pracy, wizy wojewódzkie przyjeżdżają do Polski w oparciu o prywatne uczelnie, wypisuje im się bilety na inne uczelnie i oni ruszają w Europę. To jest, staliśmy się centrum handlu ludźmi po prostu w Unii Europejskiej. Jest, drodzy Państwo, dobra rzecz, bo oni tak wkurzyli tym zachodnie kraje, do których wysłali tych ludzi. Jeszcze raz, drodzy Państwo, no. Facet siedzi, ma ileś dokumentów podstemplowanych, tak? I on sobie wpisuje nazwisko za kasę, sprzedaje te dokumenty. Jak Wąsik z Kamińskim mówią, że oni kogoś tam sprawdzają, kto dostawił, kto dokumenty? Kto ma pieniądze w tych krajach? Jak myślicie Państwo, czy terroryści mają pieniądze, czy raczej nie? Czy ta biedota? Tak, ta biedota, tak. Która tu chce przyjechać po to, żeby nie mieć już terrorystów na głowie, bo chce pracować. W każdym razie, no to właśnie nasi kochani symetryści, którzy, tak jak mówiłem, chcieli dokonać rytualnego samospalenia się w obronie demokracji i standardów, że założyciel Młodzieży Wszechpolskiej startuje z list Koalicji Obywatelskiej, wskrzesić się może nie założyciel tego, natomiast nie dostrzegają tej afery, nie dostrzegają tego, że de facto ludzie w polskich mundurach przyczyniali się do śmierci dzieci, kobiet w lasach, po prostu wywożąc je w sposób bezprawny. Ja rozumiem, nie oglądałem filmu, nie potrafię ocenić, czy to jest arcydzieło, czy nie. Czy to jest, zasługuje, natomiast na pewno na odwagę zasługuje, znaczy na aplauz zasługuje odwaga, żeby te rzeczy głosić publicznie. Podjęcie tematu, tak. Podjęcie tematu to jest temat, w którym ja rozumiem, że taki pokazanie, wiecie Państwo, to jest takie, to przestaje być takie abstrakcyjne, kiedy zaczynamy patrzeć na tych ludzi, tak? W momencie, w którym oni opowiadają o jakichś tam tutaj dzikusach szturmujących, tak? W momencie, w którym przyjdziesz i obejrzysz na filmie, że to jest po prostu dziecko, że to jest człowiek wywieziony do lasu, zostawiony po prostu tam bez żadnej pomocy. Przecież ile takich ludzi tam umarło. Jak tam niektórzy się śmieli, że a tam było 6 dni tam potokiem i chłe, 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 albo się śmieli z tego, że spadł i zwisał z tego, z płotu. Jakie to zabawne. Nietoperz z Podlasia. Ten człowiek się nazywał, który spadł na głowę z takiej wysokości. Czekano, żeby spadł. Kiedy spadł? Kpiono tak, z tego. Siedzieli i kręcili film z tego. I to jest wszystko Polska Jarosława Kaczyńskiego. No więc i symetryści tutaj właśnie polecą materiał, to jest ostateczna kompromitacja, nie dostrzegli tej afery, nie dostrzegli tego, że 26 sierpnia Jarosław Kaczyński zapowiedział, że po wyborach po prostu sądy zostaną ostatecznie przejęte i zostanie to po prostu, że żadne kwiki, żadne tam nie pomogą, po prostu zostanie zaprowadzony po prostu ordung. Czyli wszyscy po prostu ci, patrz, my po prostu pomaszerujemy grzecznie do więzień, będziemy po prostu rujnowani. Jakieś tam po prostu zwolennicy państwa dyktatorskiego nam tu będą po prostu opowiadać o sprawiedliwości i o tym, że naród polski się wreszcie obudził. To tak właśnie w Rosji leci. Czysta Rosja, czysty sowiecki bolszewizm po prostu obrzydliwy. Ale to wszystko w każdym razie cieszymy się, że Jarosław Kaczyński zamiast zastanawiać się jak dalej, tego musi w tej chwili się musicie oporządzić. Wiecie Państwo, on jest w takiej sytuacji, jakbyśmy powiemy tak, no, on jest w tej sytuacji Cezara, który dostał cynk, że może lepiej by jednak nie szedł do Senatu dzisiaj, bo widy marcowe. No i Jarosław Kaczyński właśnie dowiedział się, że idy się zbliżają, no, idy są nie tylko w marcu. Więc październiki w Polsce naprawdę rzeczywiście mają swoją tradycję.
Były zmiany w październiku. Panie Jarosławie, niech pan sobie przypomni, nawet w tych czasach, no pan się upodobnił do jednego z tych naszych przywódców, znaczy nie naszych, powiedzmy, przywódców, którzy w październiku jednak porwali ludzi. Tak. W każdym razie, drodzy państwo, Jarosław Kaczyński ma to nie jest żart, drodzy państwo. Wiecie, on już ma to, Janku, taki papier jak ta wiza, bo ten papier już jest wypisany, jest imię, nazwisko, w zasadzie data już jest wpisana, tylko nie wiadomo, kto się podpisze teraz pod tym papierem, a ten papier na to, że już jest, w zasadzie Jarosławowi się podziękuję, to już jest wypisane. W każdym razie idę, drodzy państwo, słynny idę, to tak naprawdę w kalendarzu juliańskim środek miesiąca. To nie ma żadnego znaczenia. Zgadnijcie, drodzy państwo, kiedy przypadają idy październikowe. Więc Jarosławie po prostu. 15 października. Szykuj się, Jarosławie. Strzeż się, Jarosławie, idów październikowych. Drodzy państwo, tym optymistycznym akcentem, że to jest ten moment, w którym Jarosław nie musi iść do Senatu. Idy październikowe przyjdą same do niego. Widzicie państwo, no dzięki nam po prostu zrobiliśmy Jarosławowi Kaczyńskiemu krótką lekcję historii, bo on to na pewno przeczyta. Już woli czytać niż oglądać, bo... Denerwuje go twój uśmieszek, a ja to jestem idiota, wiesz, nie taki zacietrzewiony, nienaprawialny. Tak. Nie no, mózg masz uszkodzony, no spójrzmy prawdziwie w oczy. No, po prostu... Prawda, no tak. Nie dało rady. Ja też jestem psychiczny. No przez nie, Ale ja tu od dziecka wychowany i ja zawsze trafię na Mickiewicza. Pamiętaj, jak pies, naprawdę. Weź mnie nie ośmieszę. Żydzi, a polska wódka, jak starozakonni przejęli handel alkoholem w pierwszej Rzeczpospolitej i kiedy go stracili, co z tego wyszło. Operacja Gwiezdne Wrota, dlaczego USA zatrudniało jasnowidzów w XX wieku. Poczet bękartów Rzeczpospolitej, najsłynniejsze dzieci z nieprawego łoża naszych królów. No to powiem państwu, że na zachodzie, szczególnie w Anglii, znacznie lepiej organizowano pożytki płynące z niespodziewanych dzieci. Bo to wiecie państwo, można, jak to powiedzieć, pozbyć się problemu bardzo szybko, a można po prostu potraktować to jako szansę. Tam traktowano jako szansę, zwykle ustawiano w kościele. Ewentualnie robiono jakimś na przykład kluczowym graczem, dawano mu jakieś tam udziały, nadawano jakieś nowe nazwisko, tworzono taką nowy ród szlachecki, który oczywiście wszyscy wiedzieli, skąd on jest i czy jest, i było fajnie. Oprócz tego w środku tego numeru o tym, jak Stefan Batory dobierał sobie kadrę zarządzającą, bardzo niedoceniony w Polsce król, kojarzony tam z tego słynnego obrazu Batory pod Skołem. Natomiast gdyby on porządził dłużej, to nie mielibyśmy pewnie rozbiorów i na pewno nie było potopu szwedzkiego. Niestety prawdopodobnie wiele osób wpadło na ten sam pomysł i doszło, i na przykład Anglicy doszli chyba do wniosku, że mamy o jednego Batorego za dużo w Polsce. I rozwiązali problem taki, jak kiedyś rozwiązali później, 300 lat później, no 200 lat później, z carem Pawłem I. Anglicy to jest taki naród, który ma dosyć długą tradycję w dekapitowaniu państw, nawet nie tym, wobec których są wrodzy, tylko państw, które zaczynały prowadzić politykę, która się niespecjalnie podobała angielskiemu imperium. Powiem szczerze, liczyłem i zdecydowanie więcej wykończyli głów niż na przykład Rosjanie państw. Zresztą generalnie od pewnego czasu jest taki pomysł, że jednak może byśmy się nie zabijali wszyscy, bo to jak się zaczynamy zabijać, to każdy może zginąć. To jeżeli chodzi o te głowy państw, tak? Jest to zawsze pytanie, dlaczego Kim Jong-un sobie żyje i dlaczego się go nie odstrzeli. No bo jego się odstrzeli, a potem ktoś dojdzie do wniosku, że no ale tak prezydent amerykański to też taki niefajny. No i jak się zacznie, to się zacznie, więc to trochę tak jak było z tymi pomazańcami bożymi, jak wymyślono, że królowie to są po prostu namiestnicy Boga na ziemi i nie wolno.
jeden facet założył firmę, to nazywał się Assassin z Gór i mówił, że on nic o ten temat nie słyszał, to mu wszyscy, jak to on tylko to wysyłał, to mu wszyscy płacili trybut za to, że nie słyszał. O tej zasadzie, że się nie morduje pomazańców. Szanowni Państwo, rachunek od Stalina, haracz też w środku, jaki Związek Sowiecki ściągał z wyzwolonych spod okupacji niemieckiej krajów. Historia na weekend, jak widzicie Państwo, warto inwestować w naukę historii. Dzięki temu zawsze się można pośmiać, że Jarosława czekają idy październikowe. I w dobrych empikach, w dobrych kioskach. A teraz Tomek z półobrotu Wąsikowi. Wąsik, jak wiesz, bo nawet przy tym twoim słabym wywiadzie, to specjalnie, żeby cię no, straszyć, bo lubią, bo ty jesteś taki, no, wiesz jaki, już nie będę tutaj, państwo sobie dopiszecie. Państwa Unii Europejskiej robią sobie taki wykaz tych wszystkich ludzi wpuszczonych na polskie wizy. I tych, których będzie można znaleźć, no wrócą do Polski. Pamiętaj, no to już nie będzie pewnie twój problem, bo to będzie już po 15 października, ale pamiętaj, że to niewątpliwie będzie kolejną rzeczą, za którą byś odpowiadał, ale ty masz tyle, to drobnostka. Także ta idea twojego muru, wiesz, ja dziwię się, bo wczoraj był Kamiński, siedział, już dłużyło mu się na spotkaniu z wyborcami. No Klarenbach był grzeczniejszy niż ta reszta prowadzących. W każdym bądź razie nikt nie zadał Kamińskiemu pytania o tym, o wizy. Tam nie padło pytanie. Nie było mowy o tym, że ten sam człowiek, który odpowiadał za program ten wysyłania emigrantów pod granicę z Polską i Białorusią, prowadził ten cały program wizowy z drugiej strony, de facto dla Polski. Nikt tych pytań nie zadaje, także poczekaj, niedługo te pytania zostaną, niewątpliwie już będą odpowiedzi na te pytania. No tylko tyle. No, miłego dnia, poćwicz napadówkę, porób jakieś te swoje rzeczy. Napadówka, drodzy Państwo, guziczek, który Wąsik trzyma pod, że tak powiem, poduszeczką i jak się narąbie, to wciska, żeby pokazać kolegom, że psy przyjadą. Ważny człowiek jest. Że psy przyjadą, zrobi się niebiesko. Natomiast jak nie przyjechało, to się strasznie zdenerwował. A nie przyjechało dlatego, że jak włączył, to operator posłuchał, co jest dookoła. Szanowni Państwo, do zobaczenia.